Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj przed bramą główną, bramą wejściową na teren kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, czyli inaczej Sokołowską Konkatedrą. I w dzisiejszym filmie opowiemy sobie trochę o historii tego kościoła, o historii tego miejsca, jego architekturze. W tym miejscu świątynie istniały już od początku XV wieku. Pierwsza sokołowska parafia została założona w roku 1415. Kolejne drewniane świątynie były niszczone w wyniku pożarów, czy po prostu rozbierane. O kościele Michała Archanioła, który został zbudowany na początku XIX wieku, nagrałem oddzielny film i zachęcam Państwa do obejrzenia tego materiału. Jest dostępny na naszym kanale YouTube'owym, więc tutaj nie będę już tych wszystkich informacji powtarzał, ale warto wspomnieć o tym, że został ten kościół zniszczony w lipcu 1944 roku w wyniku nalotu lotnictwa sowieckiego. I po wojnie w tym miejscu znajdowały się tylko ruiny. Wszystkie nabożeństwa zostały przeniesione do kościoła Świętego Rocha, który przetrwał wojnę. Kościół Świętego Rocha była to jednak niewielka drewniana świątynia, która nie mogła zaspokoić potrzeb religijnych rozrastającego się wówczas dość dynamicznie Sokołowa, który odbudowywał się po zniszczeniach wojennych. No i wkrótce ksiądz Stanisław Joszt, ówczesny sokołowski proboszcz i biskup siedlecki Ignacy Świrski podjęli decyzję o potrzebie budowy nowego sokołowskiego kościoła. Już w roku 1946 rozpoczęto porządkowanie terenu przykościelnego. Rozpoczęto odgruzowywanie tych ruin i rozbiórkę istniejących jeszcze pozostałości kościoła Michała Archanioła. W międzyczasie zmienił się proboszcz sokołowski. Księdza Joszta zastąpił ksiądz Stanisław Pielasa i jego to biskup Świrski wyznaczył na budowniczego sokołowskiej nowej świątyni. Ksiądz Pielasa miał już duże doświadczenie w znoszeniu nowych świątyń, ponieważ w trakcie II wojny światowej wybudował kościół w Chołubli, takiej miejscowości w powiecie siedleckim. Aby pozyskać środki potrzebne do budowy, w lutym 1947 roku ksiądz Pielasa podjął decyzję o sprzedaży 9,4 hektara ziemi kościelnej położonej na Łubiankach. I między innymi za te pieniądze zaczęto skupować materiały budowlane, których pozyskanie nie było wówczas łatwe, no bo była jednak dość kiepska sytuacja ekonomiczna. Kraj dopiero dźwigał się po wojnie. W dodatku też postawa władz również nie sprzyjała wznoszeniu nowych świątyń. Raczej władza nastała po II wojnie światowej nie była zbyt przychylna kościołowi katolickiemu. Ale mimo wszystko, mimo tych trudności, w roku 1948 rozpoczęto budowę kościoła. 5 września tego roku został wydany akt erekcyjny. To jest taki dokument, w którym zawarci są wszyscy fundatorowie kościoła i ludzie zaangażowani w jego budowę. Ten dokument jest dostępny w archiwum diecezjalnym w Drohiczynie. To jest taki pięknie wykonany, ręcznie spisany dokument, który ma dość duże rozmiary, jest ponad metrowej długości. I tam są wymienieni biskup siedlecki, prezydent Rzeczypospolitej, ówczesny proboszcz sokołowskiej parafii, burmistrz Sokoła Podlaskiego, ale też członkowie komitetu budowy i ludzie zaangażowani w budowę kościoła. I tegoż też dnia biskup Świrski poświęcił istniejące już wówczas fundamenty kościoła. Na architekta kościoła został wybrany Andrzej Boni. Był to dość znany już wówczas architekt z Warszawy, który zaprojektował m.in. kościół Najczystszego Serca,
Najświętszej Maryi Panny na placu Szembeka w Grochowie, dzielnicy Warszawy. I ten kościół jest bliźniaczo podobny do Sokołowskiej Konkatedry. Tamten kościół powstał wcześniej, bo w latach 30. i on reprezentuje bardzo podobny styl architektoniczny, jak również wymiary tego kościoła są zbliżone do naszej konkatedry. Jest to połączenie stylu modernistycznego, bardzo popularnego w latach 30. z architekturą gotycką. I to połączenie dało bardzo ciekawy efekt, który jest do zaobserwowania chociażby na elewacji frontowej. Widać te wysokie okna zakończone ostrym łukiem gotyckim. Pracami budowlanymi kierował majster Władysław Macuga, natomiast nadzór budowlany prowadził inżynier powiatu sokołowskiego Jan Mateja. Projekt głównego ołtarza sporządził ksiądz Adam Skołbunia. I prace postępowały. W roku 1949 ściany zewnętrzne zostały postawione już do wysokości 10 metrów. Wydano wówczas na ten cel 3,4 miliona złotych. No, był cały czas problem z brakiem materiałów budowlanych. Te informacje pochodzą z protokołu wizytacyjnego parafii z 2 stycznia 1952 roku. Główne prace budowlane zostały wykonane w latach 1950-52, a w roku 1953 świątynia była już gotowa w stanie surowym. Zostały wstawione okna, świątynia została pokryta dachem i w dniu 25 października 1953 roku Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny został uroczyście poświęcony przez biskupa Ignacego Świrskiego. I ta data może być traktowana jako zakończenie pierwszej głównej fazy budowy. Od tej pory kościół już jakby funkcjonował jako świątynia, służył mieszkańcom Sokoła Podlaskiego. Natomiast ciągle jeszcze było dużo rzeczy do zrobienia, szczególnie jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza, o wyposażenie świątyni. I z tym jeszcze było dużo pracy. Między innymi z takich główniejszych rzeczy wybudowanych po zakończeniu budowy w latach 50. to jest budowa wieży kościelnej, która miała miejsce w drugiej połowie lat 70. I ta wieża kościelna również była kilka lat budowana. Co ciekawe, przy wieży kościelnej zastosowano nieco inny styl architektoniczny, ponieważ to już były, powiedzmy, lata 70. i trochę się zmieniła i technika, i projektowanie w architekturze. I moim zdaniem jest ona nieco zbyt mała w stosunku do bryły kościoła. No ale tak już to wówczas zbudowano. Ta wieża kościelna jest taką sokołowską dominantą. Ona z wielu miejsc w naszym mieście jest doskonale widoczna. Z ulic Wylotowych do Sokołowa jest widoczna. W dalszej części filmu pokażę Państwu kilka takich widoków z różnych części naszego miasta, gdzie jest widoczna ta wieża. Szanowni Państwo, znajdujemy się nieopodal granicy Sokoła Podlaskiego. Od strony północnej widzimy piękną panoramę miasta i pośrodku doskonale widoczną konkatedrę. Jadąc od strony Kupiętyna możemy podziwiać taki widok. Można powiedzieć, że konkatedra góruje tutaj nad miastem. Pośrodku kadru jest doskonale widoczna. Od strony północno-wschodniej nie ma takiego imponującego widoku, ale również jest widoczna wieża konkatedry pośrodku kadru. Jesteśmy nieopodal wjazdu do miasta przy ulicy Świerkowej, a tam jest widoczna pośrodku kadru wieża konkatedry. No, na żywo to trochę jest większa niż tutaj na ekranie. Szybka teleportacja, ulica Siedlecka, wjazd do miasta od strony południowej. I tutaj widzimy konkatedrę
jako dominantę tej ulicy, zamyka perspektywę ulicy Siedleckiej. Wjeżdżając do Sokołowa od strony Siedlec mamy takie wrażenie, jakbyśmy jechali prosto na Konkatedrę. Jest doskonale widoczna w perspektywie tej ulicy. Zamyka ją jakby, patrząc w stronę północną, w stronę centrum miasta. I znajdujemy się na ulicy Miłosnej. To jest taka niewielka osiedlowa uliczka łącząca ulicę Piłsudskiego z ulicą Andersa. I tu też widzimy pięknie wieżę Konkatedry, stanowi dominantę tej ulicy. Nie wiem, czy to był zabieg celowy, ponieważ ta uliczka została wytyczona gdzieś w latach 70., może 80., czy planowano w ten sposób jakby wyeksponować Konkatedrę, czy to wyszło przypadkiem, no ale faktem jest, że jest doskonale widoczna w perspektywie tej ulicy. Widok z dachu budynku przy ulicy Długiej 12. Widzimy piękny widok na Sokołowską Konkatedrę i również widzimy panoramę miasta. Jest to budynek położony przy ulicy w starej części miasta, więc jakby widać stąd doskonale całe stare miasto sokołowskie i dużą część nowszej części naszego miasta. A po środku Konkatedra. A tam bardzo ładnie widoczne są bulwary. Ulica Wolności. Trochę komin zasłania. I jeszcze raz Konkatedra. Ogólnie rzecz biorąc, Konkatedra jest ogromna. Jeżeli mowa o Sokołowie, który no był w sumie małym, no nadal nie jest jakąś tam metropolią, to ten kościół jest naprawdę imponujący. Tym bardziej, że został zbudowany w takim okresie historycznym, gdzie Polska dopiero co podnosiła się z ruin spowodowanych przez ostatnią wojnę i samo zgromadzenie materiałów potrzebnych do budowy, jak również odpowiednich narzędzi, przecież to jest ogromny kościół. Do tej pory w Sokołowie mieliśmy małe kościoły, ponieważ kościół Michała Archanioła również był dość mały. On był mniej więcej dwukrotnie mniejszy pod względem długości i szerokości i pod względem wysokości, więc kubaturę miał ośmiokrotnie mniejszą. No kościół świętego Jana Bosko był trochę większy, ale to został zbudowany dopiero w latach 30., więc to nie była jakaś wiekowa świątynia. A ponadto mieliśmy w zasadzie same małe drewniane budynki, takie jak Kościół Świętego Rocha, takie jak cerkiew pod protekcji Najświętszej Maryi Panny i inne nieistniejące już wówczas. Także Konkatedra to był naprawdę ogrom w porównaniu z tamtymi wcześniejszymi świątyniami. W latach 80. wykonano też instalację centralnego ogrzewania już za kolejnego sokołowskiego proboszcza, za księdza Jana Sobechowicza. I na pewno ważną datą w dziejach Konkatedry jest rok 1992, kiedy to Jan Paweł II podniósł ten kościół do rangi Konkatedry, to znaczy no jakby drugiego najważniejszego kościoła diecezji drohiczyńskiej, nowo powstałej diecezji drohiczyńskiej, ponieważ do tej pory parafia sokołowska była częścią diecezji siedleckiej. Po utworzeniu diecezji drohiczyńskiej oczywiście głównym jej kościołem była katedra w Drohiczynie, natomiast sokołowska świątynia jako zdecydowanie największy kościół został uhonorowany w ten sposób, że stał się konkatedrą, drugą najważniejszą świątynią diecezji. W latach 90. sam kościół, jak i teren wokół kościoła pozostawiał jeszcze dużo do życzenia pod względem estetycznym i wymagał generalnego remontu. Tych prac podjął się kolejny sokołowski proboszcz, ksiądz Andrzej Krupa, który również, można było powiedzieć, miał duże doświadczenie w znoszeniu kościołów, ponieważ wcześniej zbudował kościół w rozbitym kamieniu. I ksiądz Krupa rozpoczął te prace od pomalowania całego wnętrza tego kościoła
wszędzie tam stały rusztowania, zostały uzupełnione braki w szybach, ponieważ niektóre z tych małych szybek były po prostu wybite. Cała elewacja zewnętrzna została również odnowiona. Został odnowiony również parkan, brama wejściowa i dzwonnica. Schody zostały wyłożone takimi płytami. Cały teren wokół kościoła również został dostosowany jakby do wyglądu świątyni. To znaczy została położona estetyczna kostka. Teren został wyrównany. No a w środku również we wnętrzu pojawiły się dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak nowe konfesjonały, nowe ołtarze, ścielnica, wszystko utrzymane w takim stylu gotyckim. I pojawiły się w oknach witraże. Wokół kościoła znajduje się kilka ciekawych obiektów. To jest figurka Najświętszego Serca Jezusowego postawiona przez mieszkańców Sokołowa w roku 1919 jako wotum za odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej. Nieopodal znajduje się grób księdza Jana Czarnockiego. Jest to krzyż na płycie nagrobnej, który został wystawiony w roku 1855. Ksiądz Jan Czarnocki był wikariuszem sokołowskiej parafii i poniósł śmierć w wyniku epidemii cholery, która wówczas panowała w Sokołowie. Pomagał swoim parafianom w walce z tą chorobą, no i niestety zaraził się od nich i poniósł śmierć. Obok znajduje się niewielki, bezimienny grób. I tutaj jest jedna ciekawa rzecz. Widoczna jest dziura po kuli. Jest to prawdopodobnie smutna pamiątka wydarzenia, które miało miejsce tutaj w lutym 1946 roku, a mianowicie w ruinach, które jeszcze istniały, kościoła Michała Archanioła. Doszło do rozstrzelania więźniów, którzy byli przetrzymywani w nieopodal położonym więzieniu przy ulicy Kilińskiego. Znajdujemy się we wnętrzu kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i opowiemy sobie o ikonografii ołtarzy i o wyposażeniu wnętrz. To jest witraż o tematyce religijno-patriotycznej. Znajduje się tutaj ksiądz Stanisław Brzuska, bohater z czasów powstania styczniowego, powieszony na Sokołowskim Rynku 23 maja 1865 roku. Kolejne witraże są już o tematyce religijnej. Pierwsze dwa witraże przedstawiają scenę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Tutaj mamy anioła Gabriela, który przedstawia wieść Maryi o tym, że będzie Matką Syna Bożego. Na drugim witrażu mamy postać Maryi. Na górze mamy słowa Ave Maria, zdrowaś Mario. Na kolejnych dwóch witrażach mamy scenę nawiedzenia świętej Elżbiety. Tutaj widzimy świętą Elżbietę, a na kolejnym czwartym już postać Maryi i słowa gratia plena, łaski pełna. Ten witraż przedstawia scenę wniebowstąpienie Pana Jezusa. Widzimy apostołów i Matkę Bożą, a w centralnym punkcie u góry witraża widzimy postać Chrystusa wstępującą do nieba po obu stronach. W górnej części widzimy jeszcze postacie aniołów. Tutaj widzimy scenę zesłania Ducha Świętego. Widzimy na górze gołębicę, która symbolizuje Ducha Świętego. Widzimy takie promienie od niej odchodzące, a na dole widzimy apostołów i Matkę Bożą, którzy jakby na nich spływa ten Duch Święty. Tutaj widzimy kontynuację scen z życia Jezusa, będąca kontynuacją witraży po przeciwnej stronie kościoła. Na tym pierwszym widzimy scenę narodzenia Pana Jezusa, widzimy Matkę Bożą i Świętego Józefa.
Matka Boża trzyma dzieciątko w swoich objęciach. Dalej mamy witraż ze sceną pokłonu trzech króli. Widzimy trzech króli, jak również zwierzęta przebywające w grocie, gdzie urodził się Jezus. Na kolejnym witrażu widzimy scenę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Widzimy Matkę Bożą, świętego Józefa, którzy trzymają dzieciątko Jezus. I na ostatnim witrażu, kończącym jakby tą narrację z wczesnego życia Jezusa, widzimy scenę ucieczki do Egiptu. Widzimy Matkę Bożą trzymającą dzieciątko i jadącą na osiołku oraz świętego Józefa, a w tle widzimy pustynię egipską i piramidy. Po tej stronie na witrażach mamy łacińskie słowa Ave Maria, gratia plena, zdrowaś Mario, łaski pełna, a po drugiej stronie Dominus tecum, tui sunt celi, tua est terra, Pan z Tobą, Twoje są niebiosa, Twoja jest ziemia. Zaraz za wejściem po prawej stronie mamy drugi witraż o tematyce patriotyczno-religijnej związanej z dziejami Podlasia. Są tutaj przedstawieni męczennicy Pspratulina ze wsi, w której mieszkańcy nie chcieli przejść na prawosławie i zostali do tego zmuszeni przez wojsko carskie. W roku 1874 miało miejsce to wydarzenie. Jeszcze chwilę opowiemy o wyposażeniu świątyni. Tutaj mamy ołtarz z obrazem świętego Józefa, drogę krzyżową. Proszę też zwrócić uwagę, że te wszystkie elementy są wykonane w takim stylu gotyckim, nawiązującym do ogólnej architektury świątyni. Mamy tutaj wszystkie te elementy gotyckie, takie jak pinakle, czyli te czubki. O, tutaj są widoczne. Mamy mazwerki, czyli takie elementy zdobnicze. Ogólnie są to bardzo ładnie wykonane konfesjonały, stacje drogi krzyżowej oraz inne elementy zdobnicze, takie jak na przykład tutaj wejście do tej kaplicy, też jest wykonane w stylu gotyckim. Tutaj mamy kolejny boczny ołtarz w transepcie z krucyfiksem. Tutaj jest ołtarz z obrazem Jana Pawła II. Tam mamy boczną kaplicę z figurką, z figurą Chrystusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie, z której, z serca którego wypływają promienie. Tutaj mamy główny ołtarz i część kościoła zwaną prezbiterium. I tutaj też są widoczne wyraźne elementy gotyckie w tych, na tych baldachimach, jakby przykrywających miejsca dla księży. Tu jest pięknie wykonana chrzcielnica i również wszystko jest właśnie w takiej sztuce gotyckiej, inspirowane oczywiście sztuką gotycką. A tutaj jest obraz, ołtarz z obrazem patrona Sokołowo-Podlaskiego, świętego Rocha. Święty Roch z psem jest na tym obrazie przedstawiony. Ogólnie świątynia jest zbudowana na planie krzyża łacińskiego o wymiarach 58x24 m. Posiada nawę główną oraz dwie nawy boczne. To jest taki układ bazylikowy. Nawa główna jest wyższa od naw bocznych. W dodatku w nawie głównej pod samym suficie widoczne są takie niewielkie otworki, jeszcze wpuszczające światło do wnętrza. Nad wejściem znajduje się jeszcze chór, nad którym są organy. Świątynia posiada również transept, czyli nawę poprzeczną. O, właśnie tutaj się znajdujemy. I to jest taki typowy układ bazylikowy, taki klasyczny układ w architekturze kościelnej. I tutaj widzimy sklepienie. Sklepienie też jest inspirowane gotykiem. To jest sklepienie krzyżowe, krzyżowo-łukowe. Widzimy też masywne filary podtrzymujące sklepienie. No, to jest takie połączenie
nowoczesnej architektury, modernizmu ze stylem gotyckim, którym inspirował się architekt Andrzej Boni. O, tak prezentuje się wnętrze konkatedry. A tutaj mamy ołtarz główny. W centralnej punkcie widzimy figurę Matki Bożej, która stoi na półksiężycu. Wokół jej głowy wieniec z gwiazd 12. To jest oczywiście nawiązanie do tej słynnej sceny z Apokalipsy świętego Jana, gdzie niewiasta miażdży głowę węża. Widzimy tutaj po środku tabernakulum. Po obu stronach widzimy postacie świętych. Tutaj jest święty Maksymilian Kolbe, a tutaj błogosławiony Hieronim Koźmiński. Także tak wygląda wnętrze Sokołowskiej Konkatedry. Jest to naprawdę imponujące wnętrze i nawet jak ktoś nie mieszka w Sokołowie, to warto tutaj przyjść i zobaczyć ten kościół. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie o historii Sokoła Podlaskiego.